Chodził lisek koło drogi, aż mu ktoś ukręcił nogi. Spokojnie, nic z tych rzeczy się nie zdarzy. Mój przyjaciel lis to jedna z tych ciepłych bajek o miłych zwierzątkach bardziej ludzkich od ludzi, co to cię nigdy nie ugryzą, a i ty, patrząc na nie, nie będziesz miał automatycznych skojarzeń z rzeźnickimi hakami. Mała dziewczynka zaprzyjaźnia się z rudym chytruskiem i jego magicznym światem. Mimo programowego zoologicznego optymizmu twórców, trochę się jednak martwimy, bo zbyt dobrze pamiętamy bajkę o lisie Witalisie. Sztuka płakania to przewodnik po wychowaniu małego Alfonsa. Głównym bohaterem jest mały chłopiec, który tak bardzo pragnie spokoju w domu, że każdym sposobem spróbuje zaciągnąć swoją starszą siostrę do łóżka, pogrążonego w rozpaczy ojca. Wbrew pozorom, duński dramat nie patuje jednak tanią sensacją, lecz pokazuje, jak niewielka granica dzieli dobro od zła. Stonesi przeżyją nawet bombę atomową, a już z pewnością Keith Richards. Facet wygląda jak żywy trup, gębę ma przeoraną i wciąż gra na gitarze. To trzeba zobaczyć na wielkim ekranie, bo to lepszy widok niż baba z brodą w cyrku objazdowym. Martin Scorsese i legenda rocka spotkali się, aby stworzyć wielki muzyczny spektakl i im się udało. Emeryci są wciąż żwawi, ubierają się jak zalotne nastolatki, a wybitni operatorzy pod batutą reżysera taksówkarza czynią cuda z obrazem. Rolling Stones w blasku świateł pokazuje lepiej niż Park Jurajski, że dinozaury już są wiecznie żywe. Mon père, je ne l'ai jamais connu. Il a été tué avant ma naissance. Afrykańczyków suszy w duszy. Niedorostek dostaje pistolet od ślepego dziadka i rusza wymierzyć sprawiedliwość zabójcy tatusia. Reżyser zamiast życzenia śmierci przyrządził filmowy poradnik dla początkujących piekarzy. Tę suchą bułę trudno przełknąć bez popitki i słoika kiszonych ogórków. Film nakręcono w Czadzie, ale prawdziwego Czadu w nim tyle, co w programie Bogusława Kaczyńskiego. Jeśli chcecie mieć święty spokój, postarajcie się, by wasza kobieta zmarła zaraz po ślubie. W innym przypadku okazać się może, że słowa przysięgi, póki śmierć was nie rozłączy, to tylko pobożne życzenie. Zaborcza narzeczona nawet z zagrobu spróbuje powstrzymać niedoszłego męża od intymnych zbliżeń z innymi kobietami. A kiedy jedną z nich jest medium w atrakcyjnym opakowaniu ciała Ewy Longori, narzeczona będzie musiała sięgnąć po najbrudniejsze sztuczki z repertuaru wściekłego ducha. Over her dead body. Dzień dobry! Wiem, że przychodzi tu pani w każdą pierwszą sobotę miesiąca. Obstawia pani zawsze te same numery i zawsze za tę samą skromną kwotę. Dla pana może skromna, ale dla mnie to jest dużo pieniędzy. Życie staruszka mogło być wesołe tylko w piosence starszych panów. W realu trzeciej czy też czwartej RP porządny emeryt do swoich 600 świadczeń musi dorobić, grając w czerwone i czarne. Starsza pani opracowuje niezawodny system mający zapewnić jej pieniądze na odkupienie pewnej rodzinnej pamiątki, a przy okazji ratuje rodzinne pielesze pewnej statystycznej rodzinki. Babcia szalejąca w kasynie to materiał na nowy wabank. Niestety w wydaniu debiutantki Izabeli Szyrko wyszła z tego mdła bajka, za to z wielką rolą Aliny Janowskiej. The pictures you are about to see are real. They have not been retouched or manipulated. Azjaci to mają fajnie. Ilekroć nakręcą jakieś straszydło o małych dziewczynkach z długimi czarnymi włosami lub innymi dziwadłami, zaraz znajdzie się ktoś za wielką wodą, kto kupi prawa i spróbuje zamienić jeny, juany i inne dziwaczne monety na solidne zielone dolary. Shutter Widmo to remake głośnego tajskiego horroru. Amerykanie zamienili w nim tylko klisze, na których odbijają się niepokojące wizerunki duchów.
Kogo wystraszą takie kulturowe transformacje na perforacjach? Się zobaczy.